Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w Gratropolis. Więc tak, na wstępie, tak jak obiecałem, oto i wynik z ostatecznej rozgrywki, 55 fala. Pomyślę, że nie jestem do końca zadowolony, ale niech i tak będzie. A dzisiaj bierzemy jedyną postać, która jeszcze w moim wykonaniu nie odniosła sukcesu. Ani w lesie, ani na pustyni. Konkretnie mówimy właśnie o naukowcu, którym też spróbuję dzisiaj rozegrać las. Nadal mając nadzieję na to, że dostaniemy wydarzenie, które zawali jedną ze ścieżek, tym samym znacznie ułatwiając przeżycie. Oczywiście na 12, bo czemu by nie. I tak, w sumie to. Zobaczymy, ile to będzie się musiało wczytywać. O, dobra, jest. Domek. Odpadki. Mniejsza z tym. Niech będzie zasadzka. Niech będzie zasadzka. Czy próbujemy znowu się męczyć z tym? Szczerze powiedziałbym, że może nawet i nie. No w sumie, dobra, tym tam szkodzi, nie będziemy się męczyć. Po prostu zwykłą przyjemną rozgrywkę tym gościem mieć. Tylko powiem szczerze, jeszcze nie wiem po co tak do końca. Okej, dobra. Dobra. Chociaż wiecie co? Na razie się powstrzymam z tamtym, spróbuję jak najdłużej wytrwać. Nie mówię, że nie będzie wystawać sensowców, ale póki co po prostu, tak, dziab. Przetasowanie. Mam ta bunt na start. Jak ja mogę zapomnieć o wspaniałym początkowym buncie? Dobra, mniejsza z tym. Kolejny szczur laboratoryjny, dom albo... Fajne. Ale zaczniemy od zwykłego domku. Dobra. Dużo wcześniej wysyłamy. Wiem, że to może być zabójcze, ale... Wierzę w możliwości, po prostu... jak to się nazywa? Moich oddziałów, czy mojego oddziału raczej. Dobra, mniejsza. Recykling. No, będzie przydatne. I faktycznie widać, że trochę są droższe te rzeczy. Więc tak. Szczerze? Ciężko mi powiedzieć, czy cokolwiek to ma wielki sens. No, na pewno to wezmę. Recykling wydaje się być sensowny, jeśli będę miał sposoby na uzyskiwanie złomu. Dobra. Garncarstwo, domek. No bez jaj. Dobra. Dobra, nie ma co się powstrzymywać. Teraz już na pewno. Tak, zaczyna sytuacja, że innej opcji nie ma. Ulepszenie, czyli rozbudowa, nie. Za wcześnie wsparcie. Może mieć sens, szczerze. Więc tak. Oj nie, tym razem nie. Nie przyspieszamy niczego. Ter, zboże. Odpadki niech się uruchomią. Szkoda, że stracimy efekt. A, dobra, wrócimy. Nie jest tak źle. Może coś jeszcze z tego będzie. Dobra. Tylko zanim coś, to muszę szybko aktywować to. Bo z tego to nie czuję, żeby to miało sens. Oczywiście. Wsparcie po prostu. Ich oddziałów z mojej strony ideolo. Dobra. Na pewno trochę muru. Dostaniemy dwie karty, tak. Aha. Kolejny mur, super. Mogę być mądrzejszy przy tym wszystkim. A niestety coś czuję, że przez moją osobistą głupotę to teraz możemy przegrać. Ale dobra, mniejsza zasadzka, zboże 2 albo 3 sery. No. Zasadzka. Zasadzka. Żona. Okej, no wezmę żonę. Po prostu nie chciałbym mieć sobie żonkę, znaleźliśmy.
tym drzewie. No dobra. Atak albo ciężka robota. No, atak. No co ja mam powiedzieć? Lubię atak. W szczególności na tym. Na to przywódcy. Dobra. Tak, szczur laboratoryjny. Fajny tylko. Moim zdaniem przydałby się bardziej nam póki co. Przynajmniej podkreślam, póki co. Właśnie mutant. Dobra. Ja go dobijemy. I oczywiście garncarstwo powinienem rzucić wcześniej, ale to się już mówi. O, idealnie serowe podejście. Poziom przywódcy połowę złota. Usuń kartę albo 200 zł. Dobra, nie jestem ona już najmądrzejsza, ale większy wybór to też fajna sprawa. I dobra, a co my tu mamy? Szpieg. Powiem szczerze, wezmę. Nie jest może ideolo, ale wezmę, bo pamiętam, że potrafię też nieźle wspomnieć sytuację. I co, ile to mam swoją drogą? A, nie ma napisane co ile. Szkoda. Ale dobra, szybciej. Trzeba ty też przygotować teraz obronę. Szpiegostwo. Nie, jeszcze raz nie. Dobra, to będzie najlepszym wyborem. Chociaż nie, naprawdę. Z przesady te mury są pogryzione, to trzeba je wcześniej czy później naprawić. A teraz to, żeby dostać karty. Teraz to i tak, żeby szpiega zagrać w dobry sposób. Okej. O, to jest bardzo fajne. Wezmę, po prostu muszę wziąć. Uwierzcie mi, to już jest takie. No, wspomnienia z dawnych czasów. Kiedy to jeszcze chyba raz udało mi się nawet jako ten gościu wygrać. To było jeszcze ze starych czasów. W starym formacie, że tak nazwę. Dobra, zaraz się coś może uda zrobić. Dobra, odpadki szybko. I teraz tak. Niech będzie to. To. Recykling, żeby dostać jakiegoś. Dobra, drogi jest, ale niech przyjdzie. A z tych opcji do tego zwykły dom, co? Kukurydza, oczywiście. Super karta. Polecam każdemu. Delikatny jeden taki na wsparcie, okej, znowu sery, super. I idzie bossu. Może nie jest najmądrzejszy, żeby go wywoływać wcześniej, ale mamy kartę ataku. Nie jest ona idealna, co oczywiste, ale no damy radę. W szczególności, jeśli tutaj dostaniemy coś dobrego. O, no i to się nazywa piękna prosta sytuacja. Na spokojnie sobie klikamy, z autoklikerem byłoby jeszcze lepiej, ale no powiedzmy sobie szczerze, no nie chcę. Po prostu nie chcę autoklikera używać. I dobra. Ogarnięte. Jakiś fajny? Nie. Legendarna karta albo ulepszenie legendarna. O, ryzykowne. Ryzykowne. Fajne, ale nie. Nie, powiem wam szczerze, ze wszystkich opcji, co wydaje mi się, żeby szpiegów ulepszyć. No, najlepiej szpiegów po prostu. Czuję, że nie po prostu będę mocniej, jeśli się uda to w ten sposób zrobić. I teraz tak. Tutaj jednego szpiega tam jest sytuacja też nieciekawa. Domek, oczywiście. Tak. Aktywujemy to przedwcześnie, nie przejmując się niczym. Zasadzka. Halo, zasadzka. Dobra. O, prokreacja. No, z tych opcji szczerze. Chyba coś. Nie, dobra. Wsparcie, oczywiście, że wsparcie. Trochę stracona okazja, ale dobra. I tak go dostawię, czemu nie. Dobra. Niedobrze. W sumie wiecie co, przydałoby się coś, co znacznie przyspieszyło tempo ataków. Ja, czuję, że bez tego może być trochę ciężko. Okej, dobra. No dobra, na tym to byliśmy.
A tak, wybór. Mam tu dwie karty, w myśl są kartę zakłóceń z ręki w kartę baterii. Kartę zakłóceń. Nie wiem, o co chodzi, dlatego są karty zakłóceń, to... wolę nie, dobra. Kolejna zasadzka, zawsze dobry wybór. Tak. Dobra. Potwór zaraz, wypłodzę zarazy. Dobra, mniejsza obadacz. No. Teraz zaczynamy już gadać sensownie. Więc tak, strategia na dzisiejsze podejście jest prosta. Badacze na mur wcześniejszy i kartą ataką będziemy ubijać wszystko. Ale póki co... dobra. I teraz tak, badacza tutaj, jak mówiłem. Szpiega tutaj. Mutanta tutaj. Tutaj, to tutaj. I sytuacja wygląda na gorszą tutaj, więc klikamy sobie we wrogu, ciesząc się wszystkim. O, dobra. Dwie strony udało się prawie zaklikać. Super. Następne sekundki, czym trzeba do wszystkich. O nie, żadna z tych nie jest warta uwagi. Wezmę kolejną chałupę. Jak widać, tak, większość szczurów mamy z użycą. Więc tak. Zacznijmy od tego. Wezwanie niech będzie. Garncarstwo, odpadki, wezwanie. I tak, badacz. Ponownie tu. Jeden gościu tutaj. I dobra. Nawet jeśli nie dam rady z innych z jakiegoś powodu wygrać, to przynajmniej mamy sensownie przygotowane wszystko. Dobra, standardowo. Macie tutaj gościu. Jednego tu, drugiego tu. Okej, jest spoko. Tyle na ile może być. Swoją drogą musimy tego buntu się pozbyć. Coś czuję, że jeśli się go nie pozbędziemy, to będzie ciężko z nim później. To w sumie problem z tym buntem jest taki, że nawet jeśli mógłbym go wrzucić, to za chwilę są jakieś rzeczy, które... jakby to najłatwiej wytłumaczyć, no co chwilę są rzeczy, które są ważniejsze. Dobra, tutaj. Dobra. Poszukiwać przygód. To szczerze byłoby nam dobrze. Jest to oczywiście delikatnie problematyczne, nie ukrywam. Ale tak... no mówiąc szczerze, póki co lepszej opcji nie mamy. Dobra. Jakieś wydarzenie. Slumsy, nie jesteśmy gotowi oczywiście. I to jest tak, atak. I zasadzka. Dobra. Tutaj szybko zarzucę zasadzkę. Jak ona już będzie zarzucona, po prostu idziemy w tamtą stronę klikać. Moim pięknym atakiem. Dobra. Zarzucona i teraz tak. Klikamy. Pozbywamy się wszystkich zagrożeń. Dobra. I teraz błagam, żeby tu było tylko coś dobrego. O. No niestety, nie za bardzo. Dobra, może coś uda? Okej, dobra, to się tam udało. Ekspansja terytorium, ulepszenie karty albo legendarna karta. No to jest super, ale... widzę, nie ekspansja. No ekspansja terytorium, czuję, że po prostu jedyna słuszna opcja. Ponownie. Dobra. Nawet w takiej formie, chociaż wiem, że jest prawie bezużyteczny. A badacz ponownie tam. Głównie tylko po to, żeby stali mi zwiększali skuteczność healów. Standardowo. Dosyć. A witaj kupcze. Masz coś ciekawego? O, bomba. I klasztor. Szczerze, z tych dwóch opcji to muszę wziąć klasztor. Czuję, że jeśli będę miał jak pozbywać się kart, których nie będę chciał, to
masz pomysł. Wsparcie dam. Sytuacja jest w miarę opanowana, muszę przyznać. Jakimś żartuję, serio, spodziewam się, że będzie dużo gorzej. I jest mur, ulepszyło się garncarstwo oczywiście. Co innego niż jedna z bardziej bezużytecznych kart się mogło ulepszyć. Dobra, a mniejsza z tym, jakoś sobie poradzimy. A, to już szłami. No to, mogę podejrzewać, że to już ten czas, skoro tak dobrze mi szło. Po prostu musiał nastać ten moment, w którym wszystko się zepsuje ponownie. Proszę, 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 jeden atak. Nie ma ataku, ale jest recykling, więc możemy znowu tego szczurobota zrobić, co wcześniej wstał. Aj, no niestety. A niestety. Rozbudowa, usuń kartę albo poziom przywódcy. No poziom przywódcy. Im szybciej będziemy mieli dostęp do bardzo dużej dawki kart dowolnych do wybierania tych, jak to się nazywa. No umiejętności, jak tam się to wszystko pojawi, tym prędzej będziemy w stanie łatwo ogarnąć wszelkie problemy. Halo, no klikaj się motyl. Mhm. Dobra. A... to ostatecznie jest tutaj coś sensownego? No niestety nie szczególnie. Ale dobra. Nie jest to aż takie złe. Dobra, katalizator. Zasadzka. Wsparcie. I niestety to by było na tyle. Ale tak, udało się przynajmniej trochę rzeczy ogarnąć. A. O nie, badacza, tylko sobie myślałem, że to szpieg. Po prostu super. Zmarnowałem wspaniałą okazję. Okej, prokreacja. I tak nie mam nic lepszego do wybrania, więc tak, prokreacja. Chałupa, karta. Może być. Na jakąś krytyczną sytuację. Idealne. Cześć, gościu. Centurion, super. Budynki nie, a tutaj straty kilkolwiek. To jest szczerze super. Szczerze super. Ale karty wojskowe. Nie, dobra. Strateg. Definitywnie stratega warto po prostu wziąć. Nie wiem, czy on wyrównuje wtedy ilość. Czy dorzuca po prostu, żeby było tyle, ile powinno być plus umiejętności. Ale nie mnie to teraz oceniać i sprawdzać i w ogóle ważne, że to cokolwiek to jest po prostu. Dobra. Okej, dobra. Ubijaj, ubijaj prędzej, ubijaj prędzej. Dobra, dzięki. Jakaś fajna karta tutaj, może. Prokreacja. Nic lepszego nie znajdziemy. Dobra, do widzenia bunt. Okej. Okay. Stosowanie oczywiście. Rzut może teraz nie będę aż takim dobrym wyborem, ale... 25% kosztów dla wszystkich kart umiejętności. O. Nie, to jest ważniejsze. Garncarstwo. Jest coś jeszcze ważnego? Chyba nie. Poczekam tą chwilkę. Może nawet się coś znajdzie, super. W tym najgorzej wiecie z czym jest? Tu mamy dobrą tylnią mnie. Ale na froncie jak to stać. Jajo potwora. Jajo potwora, no. Kosztuje się na to po prostu strasznie, ale... jajo potwora. Chyba jedna z lepszych kart, tak ogólnie moim zdaniem, jeśli chodzi o... no, jednostki takie... bardziej typowe. Jajo potwora. Szpieg. Sytuacja tu już opanowana.
spadki, żeby jeszcze to wyrównać. Jedno, tak. I jak tylko się szczury zwolnią, to badacz trzeba postawić, żeby jeszcze bardziej po prostu nam tam dogadniał z tym wszystkim. To jest tylko zrobić coś, co będzie leczyć i jaja potworów po prostu będą mogli, mogły nam tankować wszystko. Okej, dobra. To postawię w sumie nie wiem gdzie. Niech będzie tutaj. Zbieram przywódcy koszt wszystkich budynków. Punkt oporu kolejny, no. Poziom przywódcy fajna sprawa, ale to jest ważniejsze. Mówię szczerze, po prostu to jest dla mnie ważniejsze i tyle. Wsparcie oczywiście. Ty idziesz tutaj. To jest tak. Jak już sytuacja jest jaka jest, co? Jedno to idzie tutaj. Wsparcie po to, żeby dostać więcej kart. Rozbudowa, no. Od razu lepiej. Jak tylko takie dwa będę miał, to można by coś zdziałać tym atakiem pojedynczym. No, nie będzie łatwo, z tym się mogę zgodzić. Ale jakoś to zrobimy. A przy okazji jeszcze to. Przełożymy na misję i otrzymujemy jak sobie kartę zakłóceń na ręku F. Otrzymaj kartę złomu. Dobra, nie ogarniam o co chodzi. Więc idziesz tutaj. Rozbudowa, nowa karta albo dom. No. Łatwa decyzja. Odpadki. Publiczne łaźnie. Tak. Publiczne łaźnie, najlepszy wybór. I teraz czy jest cokolwiek, co nie jest aż takie super potrzebne, no powiedziałbym zboże, bo już ludzie zaczyna brakować. I teraz co my tu mamy? Powiedziałbym, że to jest dobry wybór. Więc tak, teraz tutaj to dajemy. Tak. Tak. Dobra. Udało się. Udało się to wybronić. To teraz tylko trzeba znaleźć naprawy, które... No. Zechcą być na tyle miłe, żeby całkowicie odnowić to miejsce. I nie ukrywam, przydałoby się też więcej szczurów. Pomału naukowców nam zaczyna brakować. Dobra. Okej, rzut. Co? A, czyli to też liczek odrzucone i w ogóle patrzcie jakie obrażenia. O. O. Ciekawe. Ale nie, nie i nie. Zrobię coś lepszego. Co? Może za bardzo polegam na tych kartach umiejętności, żeby mnie uratowały. Ale czuję, że po prostu to jest moja jedna nadzieja. Dużo naukowców, którzy będą trzymać po prostu tej karty na jakąś idealną chwilę czy coś. O, dobra. Dodatkowy murek. Przyjemna sprawa. Przydałoby się nawet go w tym postawić. Oczywiście nie dobrałem. Bo czemu miałbym to dobrać? To wcale nie jest tak, że no nie wiem. Powinienem, bo to było nowe czy coś, ale mniejsze. Dobra, no to chociaż podreperujemy sobie to wszystko. Ten czyli tak co stracimy. Zobacz, 17 fala to już jest normalna. Mimo, że nadal już... Znaczy, no w dalszym ciągu są to łasice. Publiczna łaźnia, mamy na nim w ogóle miejsce? Jest to najlepsze miejsce, ale jest. Ja się liczę. Dobra, wycofujcie się. To nie ma sensu, za dużo tutaj tego. Dobra, do widzenia, naukowcy. Nie mogę was stracić. Po prostu nie mogę. Okej, gdzie to jest? Szybciej, naprawiaj się. Dwa. Serio.
No nie wierzę. Dobra, potwór. Jest jeszcze coś takiego istotnego. Super, pies mi znowu wrzeszczy. Niestety, chyba nic z tym nie zrobię, że ten pies będzie mi płakał co chwilę. Oni są już mało przydatni. Ale niestety, raczej tego już nie wybronimy. Sytuacja zbyt... No po prostu nie do wybronienia. Chociaż dobra, jest jeszcze jeden sposób. Póki co wszyscy idą tutaj. I tak, rozbudowa, usuń karty, nie poziom przywódcy. To jest moja ostatnia nadzieja, żeby liczyć na to, że będziemy dostawać coś, co da radę po prostu wybronić. Wszystkie sytuacje. Dobra. Dobra. Niestety. Za dużo co tego nie było. Ale dobra, jest atak. Po prostu atak teraz też. Piękna karta. Tak nie żartuję, jestem piękna. Dosłownie to jest po prostu karta. Po części można powiedzieć automatycznie wygranej. Oczywiście jeśli w dobrym momencie się trafi. Bo się już skiepsko, to no. Oczywiste, że... Dobra, nie wiem, że już mi gadam. Pewnie chodzi, pewnie to wszystko psa, który w tle ciągle wrzeszczy. No to już tak raz... Chyba. Zresztą mniejsza, to dobra, tutaj kolejny murek. Nie, podpora się ulepszyło, super. I dobra. Teraz tylko trzeba ogarnąć obronę na tą stronę. Witam ponownie, po prawie godzinnej przerwie. Powiem wam szczerze, już nie pamiętam co się dzieje, co się nie dzieje, jak jest z sytuacją, ze wszystkim. A z tego co widzę, to jesteśmy w sytuacji bez wyjścia, powiem, że... Okej. Mamy chmurę. Nie wiem, jak ona ma zadziałać, ale... Miejmy nadzieję, że jakoś sobie poradzi z tym wszystkim. Rozbudowa niech będzie tutaj. A tak, dobra! Jesteśmy uratowani! Jesteśmy uratowani przez kartę ataku! A jak tam sytuacja? Aha! Będzie było kiepsko. Dobra. Ojej, wiecie co, nie, ja nie wiem co zrobić. Jest tak, żartuję, naprawdę nie wiem. Dobra, tutaj tak. Jakoś się, dobra, jakoś sobie powiedziałem, okej. Definitywnie musimy teraz uszczuplić talię. Jedną zasadzkę mógłbym wyrzucić, nie, dobra, sery. Ser nie czuję, żeby było aż tak potrzebne. Daliśmy radę, to się liczy. Ojej, idzie bossu. Ej, potwora górnik. To jest super, ale nie jestem w stanie go wziąć. Rozbudowa. Definitywnie musimy rozbudować, musi się bawić. Jeśli nie to, to już po nas. 50% zniżki na jakąś jednostkę. Mur. Ja rozumiem. I w ogóle nie oceniam. Ogarniam, ale mur. Mur to jest nasza ostatnia nadzieja. Mamy ulepszony klasztor. Dobra. Gdzie to jest? Kolejna zasadzka? Kolejna zasadzka, no dobra. Jeszcze parę obrażeń zawsze. Ojej. Dobra, dopiero teraz zauważymy, jaka ważna jest tutaj sytuacja. No i niedobrze. Chociaż? Nie! Nie wierzę. Omsknęła mi się ręka. W takim momencie. Czemu ich jest tak dużo? Dobra, bomba. Nie ma bomby, jak na złość. To się przydało.
Ale niedobrze. Niedobrze. No i teraz jak na złość ciągle w niego będę trafiał. No dobra. Weźmy radę. Weźmy radę. Okej. Daliśmy radę, więc... Zaczynają się pewnie... Tak. Oczywiście, że zaczynają się w tym momencie jaszczury. Tak jak innego powodu miałbym sobie dać radę w ostatniej chwili. Dobra. Naukowcy, do widzenia. Nie mamy wyboru, niestety, tak. Aha. Dzień dobry. O. Oj, szkoda. Zignoruj. Dobra. Kolejnego sera trzeba się pozbyć. Musimy się szkoły teraz naprawdę już zaangażowane. Jak to się nazywa, no. Przygotowania, ogarniania i tak dalej. Ale moment po prostu już będzie koniec, jeśli tego nie zrobimy. Okej, oni wszyscy idą. Jak tutaj będzie taki piękny oddział, to chyba powinni sobie poradzić. Oczywiście naukowców zostawiamy. Oni będą nam potrzebni później. Więc idziemy. Idziemy. Dobra. Przetasowanie standardowo. Mur. Oczywiście. Jako, że mam miejsce, to domek. Kolejny domek. Czekaj, aż się ulepszy, ale nie ma co. Jajo potwora. Kosztowna zabawka. Jedno jeszcze dostawię tutaj, żeby mieć gwarancję, że oni tutaj przeżyją. I teraz możemy na spokojnie zająć się ogarnianiem drugiej strony. O, achievement. Który moim zdaniem powinniśmy już dawno. I dobra. Nie, potwora tutaj. On tutaj. Badacz szczerze idzie tu z powrotem. Mutant tu. A, i zaczęłem się sytuacja, w których nie jestem w stanie nic ogarnąć. Super. I mimo tego, że mam potężny oddział, to nie tak. Widziałem wszystko w sekundę. Jak ja lubię takie sytuacje po prostu. No, no gdzie jest reszta oddziału? To trochę nie rozumiem. To nie tego dużo nagle takie. No w sumie nie. Klasztor zastępny, dobra. Prawie wyrzucić kolejny ser. Potem wyrzucę definitywnie chyba jedną z zasadzek. Kupić co tak. Karta. Wezmę. Szczerze to wezmę. Będę na tym nieźle po prostu sobie odzyskać finanse. Karty umiejętności nie dość, że mi zostają, to jeszcze mam ich ogólnie dosyć dużo. Więc tak, to będzie definitywnie dobry wybór, tak. Kukurydza, I dobra, są eksperymenty. Super. Jeden tutaj, wiem, że nie jestem mojej żonej mądrzejszy, ale tak. Badacz kolejny tam oczywiście. Mam już 7 badaczy, co łącznie przekłada się na 48 na kliknięcie, no. Dobra, mniejsza z tym póki co. Eksperymenty. Recykling, atak. Dobra, 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 oczywiście. Zasadzka. Będzie jeszcze dodatkowe pieniądze. Czemu by nie? Dobra, no i on tutaj niestety padnie. Oczywiście. I najgorsze jest to, że w sumie nic z tym nie mogę zrobić. Okej, mam tutaj cokolwiek sensownego? Daj mi zasadzkę, mam. Jaj, podkora, szpieg może, jakieś, coś. Ja, dobra, tak. Nie jest to może najlepszy sposób. To wiem, ale... Wiecie, najważniejsze, o, bomba.
No najważniejsze, że nam się to udaje, jakkolwiek. Nie jest łatwo. A ja sam też, mówiąc szczerze, nie ogarnęłem mocno. Ale tak, damy radę. Musimy. Ojej, jakie to drogie. Szczerze to mnie... A, trudno, biorę. Ale teraz tak. Mogę zasadzkę wyrzucić, szczerze. Pewnie jest to niemądrzejsze, ale... Musimy zmniejszyć wielkość talii, niestety. Dobra. Dobra, gdzie to dużo szczurów idzie? Tutaj mam 14, owszem, jestem tego świadom. Wszystko... No nie, no... Jakoś tak mi się to nie kalkuluje. No żeby nie było, może i to jest prawidłowo tutaj pokazane wszystko, ale no, naprawdę mnie się to nie kalkuluje. Dobra. Wezmę to, tak, kukurydza oczywiście, to też. Chyba się tylko udało, chociaż. Ego, ja szukuję, to jest po prostu jedna wielka porażka. Wejście. Jeszcze muzeum, którego i tak nie będę w stanie zagrać, a nic. Dobra. Super eksperymenty, co? Których i tak nie użyję. Bo nie mam jak. A jest coś cokolwiek dobrego? To by mogło mnie uratować? Oczywiście, że nie. Jedyne co mogę sprawdzić, zrobić coś takiego. Oczywiście jak nazwę się nie ma żadnej w cmentarzu. Więc tak, co tutaj? I prawie. Ale oczywiście minimalnie muszę przeżyć. Dobra, zasadzka. Dobra. Tylko którą chcę porzucić na rzecz fabryki. Proszę. Że nie wiem. Ja, wszystkie są jakoś tam przydatne. Może z wyjątkiem recyklingu, ale... Ja po prostu anuluję w ten sposób. Dobra. To definitywnie jest dobry wybór. Tak. Jest sytuacja taka, a nie inna, to tak. Dobra, niech jeden szpieg tutaj idzie, bo też trzeba dobudować nadal. Nie wiem, czy jest sens. Tutaj już nie mam na co tego używać. Mogę patrzeć, jak pięknie niektóre karty są teraz staniutkie. Nie wszystkie oczywiście, ale spora część z nich naprawdę spadła z ceny. Wiem, że nie jest to może najmądrzejsze, ale tak, zrobimy, tak. Tak, i... Te karty też się mrożą, dobra. Warto wiedzieć. Dobra. Kolejny badacz do konekcji. Jej potwory też się przyda. Zobaczymy, ile w ogóle uda się złapać, o ile jakichkolwiek. Dobra. Piękna sytuacja po prostu, no. Bardzo piękna. Dobra. Okej, okay, coś tu jeszcze jest takiego fajnego. Tak, oczywiście to. Dobra. Znaczy teraz każda taka karta to jest po prostu zmniejszenie czasu odnowienia. Nie, jeśli zdobędziemy więcej kart tego typu, to jestem w stanie powiedzieć, że można by dzięki temu. Nawet samym używaniem odkrycia wiecznego damy radę po prostu przezwyciężyć wszystko. O, idę na dwie strony, niedobrze. Jest tak nieżartuję, naprawdę niedobrze. Nie potrzebuję więcej chałup, póki co, więc tak. Nadpłatki są darmowe, więc zawsze to jest trochę pieniędzy. To tak. I teraz, co my tu mamy? Oczywiście, że burza. Garncarstwo. Rydza.
I tak, tutaj muszą sobie poradzić samemu, co nie będzie łatwe. Jakoś muszą. Tu by się przydał jeszcze... Zanim zacznę. Więc dobra. Trudno, stracę efekt eksperymentów pewnie w większości. Dobra, nawet jeśli straciłem efekt, to trudno się mówi. Może uda się zrobić atak. Dobra, mamy zasadzki, mamy atak, mamy wszystko po prostu. Wszystko, co mogło być potrzebne. I tak, gotówki mam w zapasie dużo, więc tak. No nie aktywuję, żeby po prostu mnie nie wkurzało. Jaj potwora tutaj. Ty wiem, że nie da rady, więc burza. I tak, co tu jeszcze mam takiego ładnego? O, idealnie. Wsparcie, tak, eksperymenty, oj, dobra, i możemy już bić, zabić. Po prostu nic nie zaszkodzi moim pięknym atakom. Dobra, kukurydza, tania i efektywna. Jak sytuacja, dobra, tu jeszcze do panowania, tutaj też. Jak ostatnio zagram coś innego niestety. Ale dobra, trudno się mówi. Oczywiście padli wszyscy, więc tak, szkoda. No i znowu nie. Ja gubię się w tym istocie. I definitywnie mam za mało kart. Albo za dużo w sumie. Zależy jak na to spojrzeć, ale tak. Może lepiej określić to po prostu słowami nieoptymalną ilość kart. Jak na moją strategię. Dobra. Jestem skłonny powiedzieć, że gdybym miał tego więcej, co... Nawet takie zwykłe ataki byłyby w stanie. Zdejmij ich maski. Dobra. Alchemia nie. Wieża Tesli. Ciekawe, ale nie. Nie. Nie ma niczego takiego wymiaru dobrego. Wezmę Muri łaźnię, bo czemu by nie, ale... Ponadto niestety nie widzę niczego, co by miało większy sens. Kolejny mur, bo czemu by nie. Łaźnia, bo czemu by nie. Uważanie. Tur laboratoryjny może mi dać jakieś fajne rzeczy przynajmniej. Tutaj cokolwiek jest. Okej, dobra, miód. Tak, uważanie, kukurydza. To będzie spore wyzwanie. Uciężyć tu prawie, że bez armii. Mówię prawie, że, bo jednak coś tam może trafię. Sobie jako wsparcie. Ale no niestety, nie wyobrażam sobie, żeby co... Idealnie. Że to jest chyba najlepszy wybór. Kolejny badacz, dobra. Tak, to był dobry wybór, szczerze. O nie, on nie ma sensu. Legendarne karty jakieś dobre są. Szczerze, bibliotekę teraz już mogę wziąć. Z czystą premedytacją i świadomością, tego ona służy. Dobra. Kolejny naukowiec. O, tutaj niestety nikt nie przeżył. Niedobrze. Na dwa fronty ciężko będzie walczyć bez armii. Jednak zepsułem. No trudno się mówi. Też dobra, jeśli zrobimy to tak, że tutaj będzie armia. Tam będę po prostu ja z moimi... Po prostu zarządzaniem, co też powinno wyjść jakoś dosyć dobrze. Dobra, bomba też dobra karta. Kukurydzę oczywiście muszę aktywować, odpadki też. Najgorzej tylko z tym, że w sumie te... Prawie już karty nie mam jak dobierać. Jest to wszystko. No i oczywiście jeszcze kwestia tego, że badacze stoją tam z tyłu.
zajmują miejsca sporo. A nie chcę ich wykorzystać w walce, ale powód jest to oczywiście prosty. Przynajmniej dla mnie. Głównie to, że nie chcę stracić po prostu bonusów przez nich zapewnianych. Dobra. Jedna bomba, druga bomba. Okej, okay, atak. Okej. Okay. Sytuacja tutaj. Dobra, mogę zarzucić im burzę jako wsparcie. Okej, okay. Tam się niby dobijają, mam tak. Badacza tam. Tego tutaj. Jeden mutant niech ich chwilowo wstrzyma, tak. Ja dobra, mogę może nie zarzucić. O, dobra, jest atak, czyli GG. Nowa rola? No co jest najgorsze, co może być? Szczerze. Ale dobra, wezmę coś, co po prostu dają. Z tych opcji nie ma niczego sensownego, więc dom. Dobra. Co to jest? Oho. O, okej, okay, dobra. Szczerze wezmę wynalazcę. Tańsze umiejętności, no to jest dobry wybór. Zważając na to, jakie mamy obecnie stan rzeczy. No, trudno. Przepadnie dużo kart, ale ja potrzebuję domów i w ogóle wszystkiego innego na obecny moment. Ważenia, czegokolwiek, po prostu potrzebuję. Tak nawet chcę powiedzieć, że potrzebuję. Co prawda, nadal nie czuję, żebym był na tyle optymalnie przygotowany, żeby bossa pokonać ostatecznego, wiecie, bez zadania przez niego jakichkolwiek obrażeń. Czym zanim zaatakuję, ale może się uda. Może. Dobra. 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 Oczywiście nie ma co się przejmować. 112 obrażeń, dziękuję bardzo. Szkoda tylko, że tutaj się nie trafią takie dobre karty. Tylko prawie zawsze jakieś takie... powiedzmy... bardziej... wątpliwe, jak mam obecną sytuację, ale dobra. O, jest atak, dobra, GG. Ponownie. Na przywódcy. Innej opcji dla mnie nie ma teraz niż poziom przywódcy. Oczywiście przydałoby się więcej szczurów. Ale ich już nie dostanę niestety, więc tak. Mury. Mogę wziąć. Nie wiem, czy zdążę je postawić gdziekolwiek, ale mogę wziąć. Dobra. W ogóle, wydaje mi się, że jeszcze nie dotarłem do maksymalnej granicy nigdy. Skoro nie mam za co achievementa, więc cyk. I to tyle? Jeszcze są jakieś tereny, bo powiem szczerze, nie ogarniam. Ale dobra, mniejsza z tym. Skupmy się teraz na tym, żeby jakoś to zwyciężyć. Nie będzie to łatwe. Dziwne. Wygląda jakbym był poniżej zera na mieszczurach. No dobra, pamiętam, mam taki teraz głupi efekt, że tracimy mieszczura za rozszerzanie się. Ojej. Mogłbym musieć trochę wcześniej. Tak, definitywnie.
Ale trudno też już. O, wszystkim. Dobra. A, to jest piękna sytuacja po prostu. To pokazuje, jak unicestwić ich wszystkich naraz. Gdybym tylko miał takie karty u siebie. A, nie zginęli wszyscy jednak. A cóż. To znaczy tylko jedno. Trzeba się bardziej postarać. O nie, 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 nie. Mi przebiegną. No dobra. Teraz mam tu niewielką armię, która się zajmie resztą, więc tutaj tak nie jest wielka strata. A powiem szczerze, że ktoś zginie. Nie bym już ich po prostu wymienił na naukowców. No nie ukrywam. Nadciąga. Nadciąga. Po prostu nie czuję, żeby cokolwiek innego miało sens. Niż właśnie naukowcy. Tam badacze, przepraszam, ale no wiadomo, o co chodzi. Okej. Dobra. Nadciągają. Dobra. Dawaj, dawaj, atak, dawaj, atak, dawaj, dawaj! Halo, gdzie mój achievement? A, nie, dobra, mam achievement. Tym razem powiem szczerze, kończę grę już normalnie, nie mam po prostu dzisiaj głowy do tego, żeby siedzieć dłużej. Mamy to. Mamy to i to... Wow. Mogę powiedzieć, że oficjalnie wykończyłem każdym przywódcą chociaż raz. Oczywiście na tym nie kończymy, żeby nie było. Jeszcze trzeba wszystkim i wszędzie, aż ostatecznie. Tam będzie w końcu podbić i wybrzeże. A póki co, no, udało się. Mam achievement dosyć, moim zdaniem, ciężkiego do osiągnięcia. Ale no, akurat dobrze karty podeszły i w ogóle super. Mamy to. I jak widać, prawie wszystkie unlocki już mam na nim. Tutaj trochę więcej brakuje, ale patrzcie, w ogóle zaskakujące. Najwięcej brakuje nam na nich, ich uwielbiam, często mi się wydaje, że nim gram. Ale dobra, mniejsza z tym. Wielki sukces i w ogóle super, więc tak, ja jestem zadowolony, chociaż nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. No i cóż, no, w takim wypadku widzimy się znowu za tydzień. W kolejnym epizodzie na to powiedz, no i do zobaczenia, trzymajcie się i hej, hej.